fire. Jedziemy, okej. Okay. Hej, cześć, witajcie w pierwszym odcinku z serii Dead Island. Nagrywam to z młodym. Także dzisiaj prolog, a potem zobaczymy. Gra jest ustawiona przynajmniej u mnie, nie wiem jak u ciebie, Jędrek. U mnie jest przynajmniej ustawiona na najwyższe opcje graficzne. Rozdzielczość jest 1720p, bo właśnie gra jest w oknie otwarta, nie wiem czemu, ale dobra, to tam jakoś mnie to nie interesuje. Dobra, jedziemy. Znów. Dobra, no okej. Okay. To czuło się. W którym miejscu prologu ty jesteś, czy to od samego początku? Rozumiem? Ja jestem od samego. Ja robię od samego początku, nie wiem jak ty. No nie, bo już przyszedłem prolog. To ja. Ja wiem, ale ja też zrobię. Ja wcisnąłem dlatego, że robię prolog jeszcze raz. No, dobra, to ja też zrobię. Czemu nie mogę wziąć siekiery? W ogóle to jest ten. W ogóle tak przy okazji znalazłem tą. Znalazłem scenę z intra. Czyli tak? Czyli to jakby w sensie bohaterów intra, czyli to małżeństwo z tą, z siekierą. Dobra. Głos jest trochę za. On mówi trochę za głośno. Online. Dobra, jak wezmę online, to i tak nic nie zmieni. Ja cię trochę wyciszę, loganie, bo ty mnie byś przekrzykiwał, a tak nie może być. Dobra, już pora się zruszyć. W ogóle czemu ja nie mogę zebrać tej siekiery? Kurde. Tylko potem. Biegnij do składzika z narzędziami. W ogóle zastanawiam się, kto jest bohaterem trailera do Dead Island. Czy to jest jakiś zwykły gościu, czy. Bo tak naprawdę pojawiają się tam wszyscy grywalni bohaterowie. Nie wiem, ja nie. Dobra, kasa, pasta do zębów. Chyba sobie zmienię ten. Dobra, jeszcze wykorzystam to, ja powinienem pewnie to zrobić wcześniej, ale. Rodzaj walki cyfrowy. Aha, dobra. Czułość myszy. Okej, okay, dobra. What the fuck? Nie, gamy nic nie zmieniamy. Spoko. Sterowanie. A, mapowanie klawiszy. Dobra. Użyj, wejdź. Ja sobie wezmę na E. A kopnięcie wezmę Q. Czy Q jest co innego? Teraz tak. Kopnij, zmiażdż E. Dobra, weźmy sobie Q. Wtedy użyj F. Czy coś się zmieniło? Nie. Dobra. Okej, no to już mamy po mojemu, także kopię się teraz. Nie kopię się ku jednak. Dobra, czyli to się kurde nie zapisało. Fok. Mapowanie klawiszy. Aha, dobra, pewnie trzeba było OK zrobić. Kopnij zmiażdż Q. Użyj E. I OK, dobra. Dobra, i już mam tak jak. O, dobra. Nie umiem wyważać. Nie wiem w ogóle jak działa wyważanie tych drzwi. Nie pamiętam. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Myszką do tyłu i znaczy, do przodu. Wiem, to akurat jestem w stanie. To rozumiem, natomiast nie wiem co zrobić, żeby. Jakby udało się za pierwszym razem. O. Dobra, idziemy po tych kuleczkach. Co ty w ogóle teraz robisz? Ty robisz prolog jeszcze raz, czy ten? Tak, jeszcze raz prolog. Okej. Okay. To budzisz się pewnie w tym samym pokoju co ja. Jak wejdziesz tam w bok, to masz tą rodzinę śmieszną. Nie wiem, nawet to sprawdzałem, myślę, nie wiem, jeszcze. W ogóle, ale to po prostu kwestia jest tak straszna. Dobra, to jest zamknięte. Gdyby w Dead Island były dzieci, tak jak to zrobili, no to ta gra chyba byłaby znacznie bardziej. Dobra, okej, okay, o, to moje jedzenie się zrobiło. To potrzebam jeszcze. W ogóle ta postać wygląda tak drpiaście trochę. Mam takie wrażenie. W sumie ta grafika ładnie wygląda, ale ta. Kurde. Jest dużo rzeczy na ekranie i nagle mam spadek. Może będę musiał zmienić ustawienia graficzne. Ten. Jaki to jest silnik w ogóle?
Boże. Nie Chrome. Chrome może? Chyba tak, to jest Chrome Engine 5, czyli bodajże ten, który był w Space Force'ach. Kurde! Wygląda. Coś mi fraps odpierdziela, nie wiem czemu. Maybe there's something I can use. Coś mi fraps odpierdziela, a działa płynnie i dobrze. Wiesz co, ja może tutaj sobie zminimalizuję. Zamknę na razie internet. Bo mam Chroma, a Chrome, jak wiadomo, trochę pamięci zjada. Bo oglądam akurat live'a Syndicata. Syndicata u Wojtka. Nie ta winda. Przytrzymaj. Dobra. W ogóle to, co znajdziesz w prologu, potem masz w tym? W dalszej części gry? Znaczy w sensie przedmioty, pieniądze, o to ci chodzi? No, tak. To wydaje mi się, że tak. Czyli można całkiem nieźle obrobić. Dobra, pierwsze face to face z zombie. Okej. Okay. No. Ale to jest, dobra kamera. Tu jest. Eva, chills. Good. I'll introduce myself later. Right now, we gotta kick the hell out of there. Boże! Say, okay? Ten cudowny szkocki bądź walizki angielski. Searching the maintenance storage room by the end of the corridor. I would move if I were you. Now. Dobra, teraz tak, szukamy rzeczy, ale też ciekawe, czy w ogóle można zrobić skradankowo. Ostatnio jak poszedłem, to poszedłem źle. I wpadłem na zarażonych i musiałem uciekać, chociaż wydaje mi się, że wpadnięcie na zarażonych jest jakby częścią tego z prologu. Tylko tak. Ślady krwi. My nie idziemy śladami krwi, czyli idziemy w... Dobra, tu jest napój energetyczny. Co prawda nie potrzebuję jeszcze zdrowia, ale to nie ma znaczenia. Dobra, tu są zarażeni. No ja teoretycznie powinienem iść w tą stronę, ale tu się nie da przejść. Czyli wydaje mi się, że spotkanie z zarażonymi jest po prostu skryptowane. Tak, bo w sumie od tego zależy wszystko tamte potem wydarzenie. Znaczy bardziej chodzi o to, że jeżeli... Jeżeli nie spotkasz zarażonych, to nie otworzą ci się drzwi do składziku. I... BAM! Lifeguard. Dobra, okej, pan strażnik. Postaw na klasykę, celu w głowę. No i git. Standardowo. Chcesz zabić zombie, celu w głowę. Kojarzysz u nas w szkole, tam w tym w liceum, w gimnazjum, jak była świąteczna ta wielka orkiestra, to robili tą licytację. Kiedyś... Nie wiem, czy teraz jakoś nie zwracam na to ostatnio uwagi, nie interesowałem się, co jest jakby na sprzedaż. Natomiast wiem, że kiedyś było na sprzedaż możliwość używania tej tablicy ogłoszeniowej przez tydzień. Nie wiem, czy to jest teraz. W każdym razie mój kolega kiedyś to kupił, po czym wystawił tam komiks chyba z Dymlandu, jak zachowywać się podczas apokalipsy zombie. I jednym właśnie z punktów było nie używać ognia. W ogóle nie miałem tego filmiku śmiesznego, nie wiem czemu. Którego? Z tego, co on się pyta, czy jesteś... No, może tam przez przypadek na tam jest spacja, albo coś w tym stylu. Nie wiem, w każdym razie to jest kobieta, która modli się po polsku. W ogóle fajne to jest, że... Czy u mnie się modli... To jest tyle głosów... jest tyle głosów, że ja w ogóle... się modli po polsku. Boże, gra. Ja muszę zmniejszyć głośność tych ludzi, bo oni mnie do cholery przekrzykują. Ich jest za dużo w jednym miejscu. Dobra. Give me the... A, nawet nie mogę zabrać jeszcze broni. Dobra. Stary, wypuść mnie.
Dobra, dajcie mi to wiosło. No po prostu ekspert od survivalu wychodzi, dostaje w mordę. No. No już, nie żyjesz? No ja walę. Dead body? Dead body. Dead body? Dead body. Kto jeszcze? Kto jeszcze chce dostać w mordę? No, dobra. Dziękujemy. Pierwszy wpierdol. Z tym wiosłem, kurna. Z tatuażami badass. Jestem lifeguardem, więc potrafię rzucać randomowym nożem. Coś maczetę już bardzo. Nie no, co ty, to nie była maczeta. W ogóle oni mają jakiś... No, w cutscenkach są wszyscy bohaterowie, wow. No. Ale to zawsze już tak było. Czekaj, zaraz powiesz, Maybe now we can hold out until help arrives. There is no help. This thing can't be stopped. I saw how it took my wife. You need to get out of there, and I can help you. I can arrange for transportation. By air, by sea, but first you need to get here. To me. I have many sick and injured here, mate. They're crazy with fear. Tell me where you are. Where are you? You there, mate? Hello? Hello? God damn it! I found you. You beat up pretty bad. Okay. Dobra, ten par zawiera nowe projekty broni. Rozejrzyj się za nimi. Wytyfy. Też mi to wyskoczyło. Czy ty już jesteś po prologu? No tak, w tym momencie skończyłem. W tym momencie skończyłeś prolog. Flash. Gate. Wytyfy, nie, czekaj. Lobby gry, informacja, znajomi, nie kurde, nie to, znajomi, jeśli zaproszenia, zaproś już do gry. Dobra. Dobra, ja tu poszukam sobie jakiejś broni ciekawie. Dobra, to widzę, że się buntują. Dobra. O, jesteś. Jest, dzień dobry. Mamy dopiero 13 minut, to spokojnie, jeszcze nagramy parę misji. Okej, dobra, a tak denie, no oczywiście, że tak. First off, we need an access card to get past the security gate. Mine's in my room. Dobra, przenieść kartę, blach, 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 dobra. Okej, dobra, widzę jakiś patyk. Czekaj, czy patyk jest lepszy od wiosła? Wiosło jest dwuręczne. Nie, jest gorszy. Na pewno jest jednoręczny. Dobra, chwila. O, dobra, okej, precyzja, mam jedno do rozwinięcia. Ja ulepszyłem sobie walkę. Broń obuchowa, sztuka przetrwania. Bumerang. Szansa na odzyskanie rzucenie broni 15%. Broń obuchowa. Dobra. To weźmiemy w to. W broń obuchową. Bo na razie będzie... Dobra. Aby dokonać tego specjalnego celu w głowę bla. Dobra.
Okej, okay, teraz tak. Shit. Ale to jest dzikie. Wybór tego. Wybór ekwipunku. Dobra, czy jesteś za mną, tak? Widzę, że jesteś za mną. Tak. Sobie przycisnąłem. Dobra, tu masz. Tu masz kij od szczotki, ale jakiś ulepszony, to nie wiem, jak chcesz to weź. Ja mam wiosło moje. Dobra, to ja wezmę kij od szczotki. Tylko oczywiście. Czekam na jakiś nóż, który wtedy wezmę. Ha, dobra, no tak, ty jesteś postacią od noży. Jestem teoretycznie od rzucania, także pewnie przy pierwszej okazji ja wywalę to wiosło, bo do cholery nie jest mi potrzebne. Znaczy możesz rzucać wszystkim, nie? No ale po prostu wywalę wiosło, bo nie jest mi potrzebne do niczego. A, no dobra. Czołem! No nie! Miałem mu go zarąbać, a on na mnie wpadł. Mózg! Mózg mu wystaje. Ugryzli go w mózg. The pinky in the brain, brain, brain. Ostrze. I... krytyk! Umieramy. Wiosło kolejno. A to chyba twoje, które się rozwaliło, mam takie wrażenie. Tak, ono się skrzyło. Mam jeszcze jedno, spokojnie. Dobra, dostał pierdziel. Krew! Kurna! Piłeczka! Wszyscy gramy w piłeczkę! O, chodź tu. Chodź tu, brutalu. Ło! Ale ta piłka ma zderbioną fizykę w tej wodzie. No myślałem, że opowiesz w tej grze, to bym ci odpowiedział, że w tej grze wszystko ma zderbioną fizykę. O, drut kolczasty z zombiaka. Jest! Piłka nawet się nie... Ta piłka nawet nie próbuje się przesuwać, ona się po prostu teleportuje. Dobra, idziemy stąd. Wow, możemy biegać w wodzie. Dead Island Riptide tego już nie zawiera. A w ogóle, jaka jest różnica między... Czemu to jest flaga Niemiec i Polski? Gdzie ty masz flagę? No, aha, tu. Tutaj. Bo może to jakiś, nie wiem, wydzielony sektor. Niemców i Polaków? No nie! Skończył się mój kij od szczotki. Nawet nie zauważyłem kiedy. Jak to w ogóle się rzuca tą bronią? Lewy przycisk myszy i potem prawy. Znaczy na odwrót, prawy potem lewy. Tak, zauważyłem. Że on się zamachuje jak do rzutu. Ale nie wyrzucę jeszcze kija z szczotki, dlatego że tą chwilę ma moja jedyna broń. Czy ty wstaniesz, panie surferze? Nie. Ugryźli cię, ale nie wstajesz. Dobra, idźmy. Tylko oczywiście przeszukuj wszystko. No to bar można przeszukać. Tu jest tylko, że tu jest tylko picie i zdrowie, a tego chyba na razie nie potrzebujemy. O, pan smutny. I chyba mam dla ciebie nóż. Cześć, panie smutny. Czy ktoś ci mówi, że miałeś jakikolwiek wybór, stary? Weź, idź, ogarnij się. Dobra, chwila, my musimy... Boże, ja mam wrażenie, że ta fizyka nawet postaci jest jakaś popierdzielona w tej grze. Chodzimy? Nie. Czekaj. Gazururga! Chcesz to bierzesz już? Oczywiście, że biorę gazururkę. Czy to trzeba jakąś... Czemu ten zombie właśnie wstał? Tak siedzi... A jebać to. Chyba umarłem, ale... W tym zombiaku utknął kij od szczotki. Dobra. Kij od szczotki w nim utknięcia, czy... Zombie, jaki był utknięty. Zauważyłem coś przez drzwi, znowu. Jaka funky muzyczka. Co ty masz jakieś noży? Co się w ogóle... Co tu się w ogóle odwaliło? No nie wiem, wybiegł zombie i go zabiłem. On z nim walczył, a potem ja wszedłem w jego tekstury. Karta dostępu do wieży ratowników. Wróć do Sina moja. Co ty masz w ogóle za nożyk? Co ty w ogóle? Nie wiem, to jest portfel.
To się nazywa męczący nóż nurkowy. No tak. Aha. Niech będzie funky muzyczka. Nagranie. This is Roger Howard on a special assignment on the island of Banui. Widzisz pan. I'm investigating illegal logging and clear cutting that's not only damaging the ecosystem here, but costing the people of billions. I've been told that my life might be in danger. Rzuciłem go wiosło. Nawiesiłem koktajl Mołotowa, to nie radzę. Ale ja nie w ciebie, tylko w tego typa. Aha, okej. Więcej piłeczek. No nie, ta piłeczka... Ja poszedłem w dół. Piłeczka już działa? Nie, dalej się teleportuje, tylko trochę chyba mniej opornie. W ogóle jak tam kot? Kot bardzo dobrze. Cześć, orzesz ty, ale żeś to zrobił. Nie spodziewałem się tego. Nie spodziewałem się tego, że możesz spaść i uniknąć mojego ciosu. Dzień dobry! Motherfucker! O, zmęczył się. O, ty nie wstawaj! No. Dowód tożsamość. No to widzisz, znasz już tożsamość zombie, którego zabiłeś. To takie przydatne, prawda? Napój energetyzujący. Piękny czerwony. Kolejny. Z zombiakiem przykutym do łóżka. Kto ma takie... O, świetnie. Ty. Co? Ty sobie nawet nie wyobrażasz, jak to wyglądało. Jak ty z nim walczyłeś. Wy po prostu stoicie i się nawet nie ruszacie. Nawet nie próbujecie ze sobą walczyć. Czekaj, weź się odsuń od tego łóżka, no. Nie, ja chcę ją zabić. Złoń z tego łóżka. Ona wygląda zdrowo, ale... Nie! Nie! Jesteś głupi! Głupi jesteś! Aha, no tak. W ogóle ten ogień jest wciągany do środka. Ja nie wiem, jak ten ogień działa, ale on jest wciągany do środka. Oj, cicho, zadziałało. Piękna pieczonka. O, cudownie, smacznie, chcesz? Dzień dobry, poproszę smażoną prostytutkę raz. Okay. Chociaż w sumie może ona nie była prostytutką. Każdy. Kaznet. Dobra, musisz mnie wypuścić, bo ja wywalę. Dobra, czekaj, wejdź, wyjdź, ja wejdę i... Chciałem się pochwalić, dostałem dzisiaj 5 na 5 punktów z odpowiedziskami. Będzie gyd. Dobra, ja też w sumie coś poprać, ten... Środek czyszczący. Ja dostanę dopiero wyniki w środę, bo wczoraj pisałem e-maila. Miałem dosyć, jak wspominałem, wyniki w piątek. Ale nie dostałem, więc wczoraj pisałem e-maila. Mam wrażenie, że na 25 klatkach ta gra chodzi opornie. Najwyższe. Wyniki wyższe najpewniej... Czego sobie zmień, bo ona mi teraz chodzi na skacze 10. No nie! Ugryzł mnie, zrozumiesz? I teraz tylko jest kwestia, bo mogę jeszcze walczyć o twórkę. Nie wiem, czy się uda, no ale wszystko tego nie ujrzeli. Boże, jaki ten kat... To jest twoje. Jaki ten kat... Nóż murkowy, to ja go wezmę. Jaki ten kaset jest useless, matko boska. Ja nie mam wyliczenia po prostu. Czwórkę, uszkodzony prowizoryczny nóż. Chcesz to wziąć, czy ja mogę? Dobra, wziąłeś. Nie, okej. Okay. Ja i nie muszę zajrzeć do kogoś rzeczy z wykładu. Dobra, będę sobie ciachał, ewentualnie rzucał nożem. Boże, ten kastet jest taki useless niesamowicie. Dobra, mam poobijany kij od szczotki. Nie, bo dodatkowego egzaminu. Dobra. No chwila, bo my oczywiście się zgubiliśmy, jak to geniusze. Przecisnęliśmy w Exploring. No ba, Exploring, jak w każdym RPG-u. Na ten sprawozdanie i odpowiedź. Jeżeli wyda mi na co najmniej 4 punkty... Teraz już definitywnie nie żyje, nie ma głowy. Jeżeli nie, no to... No próbuj, tak. Jeżeli chodzi o to, gra jest bardzo ładna. Ta gra jest bardzo ładna.
Bo trudniej zaliczyć... Bo Techland zrobiło dwie bardzo ładne gry w graficznie. Tak, nie skacz na schodach, bo ty mi się w schodach zapadasz. No, to pokaż mi. Albo po prostu... No... Hop-hyt. Dobra, mamy kartę dla Sina moja. A z wykładów po prostu... Panie Sina moi! Muszę mieć zaliczone kolory. Dobra, daj mi zagwostkę. No i właśnie... Czy to jest w ogóle jakikolwiek stół, czy do zestawem to będziemy musieli poczekać? W ogóle ktoś temat nas zadaje. To jest chyba w ogóle następny. To są te ostatnie kompacje, już to dobrze. Ty jesteś człowiekiem. No, już tu się mamy. Też podpaliłem, a się nie podpaliłem. Słyszałem, że mama dzisiaj u ciebie była. Dobra, pieniądze. Na chwilę. Jak to powiedziała? Zaginiona. Jeszcze jedno zadanie. Na chwilę, jak to powiedziała. Ale to nie, dobra, to Sina moi ma zadanie, okej. Okay. Już bierzemy zadanie. Księga objawień. Chodź tu! Prowizoryczny tasak. No i z tego to się... Dobra, myślę, że dojdziemy do tej wieży ratowników i będziemy dzisiaj kończyć. No, jak skończymy tego questa? Tak. Dobra. No ogólnie na to... Co? Piłka znikła, kaptowa piłka jest znikła. No mówię, no nie wiadomo, czy... I to jest piłeczka w ziemi. Dlatego no to... Zniknęła piłka! Po prostu będę... Deska z gwoździami. Dwie godziny z nocy, tak, na naukę. I będę podnięty w czwartek i pójdę spać, więc będę albo czwartek... O, łamliwy nóż nurkowy, chcesz? No, przydałby się. To wiesz. Dobra, tu jest wiosło, ale ja wiosła nie chcę. Co to wiesz? Co jest tutaj? What's in here? No to ja mam tylko nie wiem, który dokładnie dzień, tak. No. Tutaj też chciałem powiedzieć. Tak by the way. O! Dzień dobry! Dzień dobry panu i do widzenia. I tutaj jest taka kwestia, że... Czekaj, bo tylko mój kalendarz. Czemu w ogóle nie można wziąć na przykład tak randomowo, wziąć patyka i się patykiem bronić? Co ty tam bijesz? Ty chyba coś w niego rzuciłeś, tak? Tak. Stań sobie nad nim i zobacz na jego mordę. No w ogóle przed chwilą zaatakował cię zombie ze ściany, nie wiem czy zauważyłeś. Aha. Co tu się stało? Ten zombie przed chwilą pojawił się po naszej stronie jakby drzwi. Aha, czyli od... Typowe przeszukiwanie toalety. Środę 23. Dobra, kurde. To był kij. Czy kij jest fajny? Kurde. Zardzewiała rura. Mam nadzieję, że nie chciałem zrobić tą pierniki czy coś. Aha, dobra, no to jest to. Na to, że przyjadę dopiero na Wigilię. Kurna, za ten kastet, Boże, ten kastet jest mi tak niepotrzebny. Dlatego powiedziałem pieniki czy coś. Chwila, dobra. Jak się tego ekwipunku używa? Chyba, że po prostu jest... No wiem! Dobra, załóż. Aha, okej, w ten sposób, dobra. Zardzewiała rura to jest ta. No wiem, tylko chodzi mi o, chodziło mi o to, że po prostu myślałem, że. No tak jak wspomniałem, no pierniki czy coś, tak? Dobra. Tylko nie powiedziałem, że koniecznie pierniki, ale no że coś ci pomogę. Ciach! I że coś będę miał na święto też. Zardzewiała rura. Powiedzmy własnej roboty dla Asi. Dobra, okej. Okay. Czekaj, ja sobie wezmę. Chodzi na to, że nie. Zresztą tutaj widzę. Sobie wezmę zepsuty kij. No ale dobra. Tutaj wychodzi na to, że ja przyjadę dopiero na samą Wigilię, tak? Ciśnij kół, aby kopnąć. W ogóle tam coś się mocno bije. Dopiero mam wolne. No to już tam jesteś. No bądźmy sobie do kitu. Oła, czekaj, chodź, bo tutaj
Ona ma gazurkę, skur... suka. Leż! No tak to mamy. Ale to, to nie o to chodzi, po prostu myślałem, że też... Leż jak... Leż kurde jak ci każą. Dzień dobry, proszę pana. Pan żyje. Jeszcze się nie umawiałem, dlatego najpierw pomyślałem, że nie jest z tobą. Tego filmu. I'm gathering any supplies I can find at the water sports rental kiosk. Dlatego babcia, myślałem, że powiem tobie. Dobra, kom. Co tam sobie jeszcze przeanalizujesz z dziadkiem. Harry, sprowadź. I wtedy jak... O, pićku. Mamy, no to będzie jakieś takie szersze spektrum, tak? To, pićku mamy oddzielnie, czy... Chwila, okay. On coś mówi... Aha, w środku pewnie. Czy ja wymyśliłem tak? Dobra, stwórz. Czy ja mogę stworzyć zagwozdkę? Nie mam gwoździ. Znaczy, w sumie nie jestem pewien, czy mam przyć. Nie starczy mi, napraw. Ja wam muszę zrobić jak to tego. Dobra, nie. Nie przyjeżdżam do piły na pewno. Bo tego kastetu nie. Kastet będę trzymał, kastet sprzedam. No i jakoś jestem, tak. Drut. No jak to się wszystko uzgodni, no to wtedy się okaże i. No, wiadomo, ja będę tak. Jak się uzgodni, tak będę. O. 25 też. To ty to odpaliłeś, tak? Tak. 26 lub 27. Drut. Myślałem, że pojechałbym do Asi. Żeby powiedzmy spędzić z nią też święta, nie? Dobra, git. Dlatego tak właśnie pomyślałem 27, żeby też nie kolidowało z naszymi, że tak powiem, planami. Wiesz, o co chodzi, nie? Dobra, jestem na punkcie obserwacyjnym. Chwila. Potem... O ty babo! O ty babo! 27 lub 28 byłem u Asi. Co ty atakowałeś? Potem na liczbie przyjeżdżam na dzień, czy ewentualnie do Poznania z nim. No to jest, to, to jest ta krwawa plama. Cześć. Na Sylwestra pytanie Jaska. Oczywiście to będę jeszcze... Słyszałem. Tu są, tu są muchy, ty pewnie nie żyjesz. Ale ty byłeś gruby, ja walę. Dobra, już znowu toalety. A w toalecie jest... Dlatego właśnie... Portfel. Chcesz, to możesz sobie nóż. Ja ci mówię, że... Nie, już mam jeden. Chcesz, to bierz. Chyba, że nie. Mam drugie, mam cztery. Dlatego też będziesz mógł... Mam cztery, z czego to są ulepszenia na maksy. Ja porozmawiam... Ty masz już kasę na ulepszenia? No nie, pewnie. A, to... Tego, to... Nie, po prostu. Będę... Coś się bardzo przyjaźnie. Bo... Chyba dostała dwa małne. Nawet jak nie będę wykonał. Jeszcze ode mnie dostała, uważaj! Chyba trwany do tego. Albo z Asią jest tak. No dobra, znaczy. Nie, bo musisz za. Tutaj zacznę od tego, że. Mam nadzieję, że ty. Po obijanek i od szczotki. Tego, żeby spędzić takiego sylwestra. Ten swój nóż podniesie, ja już sobie podniosłem. Ja nie rzucałem nożem, ja rzucałem kijem od szczotki. A, to tu nie jest nóż, możesz go podnieść. Znaczy, ale ogólnie babcia, no... Czekaj, ja muszę wziąć ten, muszę wziąć tą rurę dokończyć w końcu. By ci ewentualnie odpowiadało, żeby spędzić tego sylwestra w czwórkę. Dobra, panu już dziękujemy za ten fakt. Wiem, babcia. Babcia. Dlatego mi chodzi o to, żeby spytać o twoje zdanie. Do góry. Zdanie i potem będzie wszystko się planować. Ale czekaj, ja pójdę tu, bo tu jest jakiś bar, a w barach może być napój energetyczny, który sobie teraz pogardzi. Nie. Ja wiesz co, chyba bym skorzystał z twojej pomocy mimo wszystko. Spoko, to jest strasznie... Łoż ty w życiu, nie, dobra, nie. Ja spierdzielam. Chodzi o to. Bo... Gdzie jest bar? Prowadź mnie do baru. Tam jest jeszcze więcej zombie. Fak. Tak? Dobra, poczekaj. Tylko pomyślałem, że właśnie fajną motywem byłby też, żeby spędzić Sylwestra z Asią z wami. Ewentualnie z mamą i tak dalej. No mówię, nie chodzi o to, nie chodzi tylko o twoje zdanie, czy ty byś ewentualnie chciała, żeby takiego Sylwestra w czy tak. Czy tam, wiesz o co chodzi, nie?
Dobra, dało radę. Po prostu później będę tam jeszcze rozmawiał z resztą. Czekaj. Oczywiście nie będę nawiązywał do tego, kto jakie zdanie wyraził. Dobra, wziąłem ja swój będę nóż. Rozmawiał jeszcze z mamą, z dziadą, o, i tak dalej, i tak dalej. Czemu ty masz napój energetyczny w kolanie, po człowieku? Będzie wtedy... No nawet nie mogę tego gówna zebrać. No, no tak. Zardzewiała rura. Dobra, panie Sinamoy, zaraz sprawdzimy twoją wieżę. Tam pewnie będzie jeszcze więcej staw. A dobra, dawaj pieniądze, a potem spadaj. No wiem. A ja się muzyka u mnie włączy. Jędrek, będę miał dla ciebie prezent. Znaczy... To chodzi o fuck. Pytam, czy to są panie, tak? No bo... Yeah! Zarówno tak jak i Sasią, tak? Witamy! No bo... Witamy w krainie wybuchających beczek. Jakby to powiedzieć, no też... Chciałem to na ciebie, ale uznałem, że zombie są większym zagrożeniem. Co nie? Może nie jest do końca... Mamy jeszcze jedno, bardzo dobrze. Ale no tak jest. Łapcie tak, chłopaki, właściwie to chyba nie. Oj, oj, oj. Teraz chyba ty wywaliłeś, co? Tak, wyszło. Tak, teraz to ja. No umrzyj już! No właśnie. Uważaj. No tak, uważaj, ja dostałem kijkiem. Super! A mnie powalił. Ja wiem, no nigdy nie jest wystawny, tak? Dobra, ja miałem poziom, to ja sobie skorzystam. No, furia. No. Będąc w furii możesz trafiać dwóch wrogów jednym rzutem. The fuck? O co no, chodzi? Mam sobie furię na początek. Dobra, poczekaj, co to jest? Kopacz. Wiem, no nie, nie chcę zostać panem premierem. Po prostu ta rozmowa też nie szermierz. O, dobra. Ja zawsze. Ja lubię broń jednoręczną, także no, pójdziemy w tym. Ja będę starał się tak przekazać, żeby. No inaczej, ja to tak przekażę, żeby ta rozmowa nie wyszła. Jak to zgodnie też z mamą, jak ona by planowała. Ej. Czekaj, dobra. Mówię, to będzie kwestia, jeżeli mama by planowała, żeby. Nom. Czy to jest pan Zbir, czy. Mówię, tak, to jest pan twardziel zbiór i niedobry człowiek. No to jakoś postaram się to wszystko zaplanować, tak? No jest. Studia, to co wspomniałem też na mnie, studia akurat chyba mi trochę służą i uczą mnie trochę takiego. Jest kurwysyn duży. Takiej dojrzałości, powiedzmy. Uważaj, czekaj, zabijmy tego najpierw mniejszego. No. O tak! Nie wiem. Dostałem w pysk. No, nie mogę, jakoś będę to wszystko. Boże, brakuje mi odskakiwania, tak jak w Wiedźminie, kurde! Ale to wszystko jakoś. Dobra, złamałem rączkę. Znaczy... Ugryzł mnie, skurwysyn. Babcia. Nie ma cię. Dlatego tutaj też nawiążę do tego. Wytyfy! On u mnie pojawił się po. Co to się kurwa stało? No to po prostu była swego rodzaju niejasność. Mogę ci jakoś pomóc? Nie! Ale słuchaj, sytuacja jest taka, że był Zbir, który miał w sobie dwa noże, Zbir się przesunął, uleczył się całkowicie, noże wiszą w powietrzu, a my mamy przewalone. Wytyfy! Panie Zbirze, co tu się odpierdala? Tak, dlatego mówię, że no to akurat też trochę była wojna pytań. Drugi punkt, to co ci wspomniałem, tu nie chodziło o to, że ja chcę no, za ciebie godzić. Masz rozjebaną głowę, nie rzucaj się! Jędrek, chodź tu. Co tu widzisz? Pozycję mam i pozycję. I jeden mój. W powietrzu. Będzie to wiedzieć, tak? Na tej zasadzie to było tak. Mamie powiedziałem, że dobrze by było, żeby zaczęło się też do ciebie częściej odzywać, tak?
To była propozycja. Zgodzisz się ja ze mną, idę tak? Na dół, ty na górę? Znaczy ja na razie naprawiam. Mami na przykład się nie podoba to, że... Może tak powiem, jak to mama powiedziała, że narzekasz, że później mama nie ma czasu, że przyjeżdża i nie ma czasu, tak? Że ciągle w biegu. To też był swego rodzaju propozycja, że po prostu żebyś no. Tak na to nie zwracał uwagi, tak? To nie było narzucanie komukolwiek czegoś. No, to nie było narzucanie, nie? To po prostu było stawienie, że tak powiem, ja tutaj działałem jako taki mediator. No, dobra. No i mówię, tu oczywiście no, spytałem ciebie o zdanie, tak, jak ty do tego podchodzisz. Oczywiście ja bym też, tak jak wspomniałeś, że to nie jest też przyjemne, że co rok bym przyjeżdżał. No już nie żyje, nie. Ja mam tę świadomość, tak? W komputerze jest duża bateria, no całkiem logiczne. O, zebrałem fakt. Bano i Harald. Dobra. Kurde, ja już standardowo chcę maczetę. Ja już na początku gry chcę maczetę. Ale tasak też będzie okej. Okay. Wiem, ale też chciałem dobra. Powiedzieć coś innego, bo oczywiście ja też tak wspomniałem, ja mogę spędzić Sylwestra własnym towarzystwie, tak? Akurat w zeszłym roku była to pewna sytuacja. Wiecie się stało, że ja tego nie naprawiłem. Z starą, no bo wiadomo, to podobny przedział wiekowy, tak? No fajnie, samolot się rozbił. Gdzie? No, poleciał. A no bo oni mówili, że zaraz będą lądować awaryjnie. No, on się pewnie rozbije. Nie trafiłem ale... zombiego, bo się przesunąłem. Babcia, ale no ale tak byśmy spędzili sobie, bo to się nie stało, tak to tak byłby to Sylwester nie jedno. No, ale to co chciałem powiedzieć, co chciałem powiedzieć to... Też wiesz jak ja o tym wszystkim myślę. Tego się nie spodziewałem. Ja co roku, załóżmy, bym przyjeżdżał z inną dziewczyną. No ale wiesz też, jakie ja mam tego podejście, tak, że ja nie zakładam możliwości, że to by mogła być w przyszłym roku inna, tylko ja zakładam, że to jest już ta, tak, nie? Dobra, czyli widzę, że nie trafiłem moim ulepszonym nożem. Dobra, my to chyba mamy w jakiś to sposób włączyć, co? On cię przytulił. Czy jak on cię gryzie, a ja go zabiję, to twoja animacja się kończy, czy jak to działa? No tak, moja animacja się kończy. A, okej. Dobra, 42 minuty, no, także... No spokojnie. Dobra. Pure Scuba. Samochodem burżuje przyjeżdżają. Na paliwo nie braknie. Dobra. Wiem, dlatego mówię, ja tutaj uzgadniam z tobą, że w razie co... Dobra, pan, dawaj mój tasak. O. Dobra, zacznę trochę troszeczkę inaczej. No, ciachu. Dlatego też tu będzie trochę... Majki Dominik, też tak razie, tak, bo wy znacie ją. Wiosło. Akurat po tobie zauważyłem, że na uwiozłem dziewczynę. Myślę, że dziadek też. Tu jest sprzedawca, ja chcę do sprzedawcy. Dlatego po prostu myślałem, że wiesz, do tego Sylwestra raźniej nam będzie tak spędzić, tak? No. Odnośnie mamy, no to mówię, z mamą jeszcze będę uzgadniał. Ja po prostu na razie mówię, jaki ja miałem pomysł tobie, bo ty tam... Tobie trochę lepiej idzie z planowaniem niż mamie. Jak to się stało, że oni przyjechali tutaj samochodem, a potem ten samochód się rozjebał? Wytłumacz mi to, bo nie jestem w stanie tego ogarnąć. Dobra, ulepszymy sobie tasak. No. Infekcja przeliczona od kosmosu. Rzeczy, które pozbierałem, jeszcze nie wiem czego mi się przydało. Wytłumacz mi, jak ten samochód się rozjebał, a proszę, jak oni nim przyjechali. Dobra, handluj z Wayne'em, handluj z tym. Deska z gwoździami, sprzedaj.
Tak, kij od szczotki sprzedaj, pobijany sprzedaj. Sprzedaję maczetę, jak chcesz. Zardzewiała gazurka. No wiem. Zardzewiała rura. Tak już się skończyła. Dobra, zardzewiała rura. Też niech idzie w cholerę. A co ty kupujesz? Maczeta. Zepsuta prowizoryczna maczeta. Ja? Zepsuty prowizoryczny nóż. Dobra. Ciachu, ciachu. Boże. Tak szybko tnę tym nożem, że aż zaginam powietrze. Pani nie żyje, czy się opala? Czy co się pani stało? Ciachu, ciachu. Dobra, pieniądze. Czekaj. Chodź tu, bo ja za drzwiami słyszę jakieś zombie, a chcę wykonać zadanie już na miejscu. No otwórz te pierdolone drzwi. O kurwa! Wytyfy. Ciachu, ciachu! Dekapitacja, proszę bardzo. 105 złotych dolarów. Środki przeciwbólowe, to chyba dla ciebie. Chora służba zdrowia. Idealne zadanie w polskim kraju. Złom elektryczny. Akumulator za 308. Dobra, stary. To chyba dla ciebie. Tylko tyle? Tylko tyle? Tylko 31 dolarów? Weź ci w cholerę. Dobra. Okej, myślę, że na dzisiaj kończymy i będziemy kontynuować w następnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia. No, na razie.